Witam, to z tej strony Szmitu, a to jest już kolejny Let's Play z HBO Stay American House. Tak więc tym razem będziemy jechać z Dallas do najbliższego miasta, do Thunder Bay. Ale ładunki stąd przypada głównie do Vancouver oraz do Montrealu. Do Montreala. Dobra, jeszcze jakieś 8 godzin przyśpimy. Wybaczcie mi, ale głośno. Dobra, dźwięk. Damy wszystko na połowę. Fifty. Pierdzie. Dzięki, już w nieudanej próbie to zobaczyłem. A sprawie nieudanej próby nie zdążyłem jeszcze dwóch pozostałych let's play wrzucić, bo byłem tak zajęty rzeczywistością, że po prostu nie wiem. Wczoraj wróciłem z... jak się to nazywa? Wyścig z młodych łodzi? Nie, to było w środę, przedwczoraj. A czwartek byłem na spotkaniu. A ciągle mnie dźpiali i tak się wściekałem psysy. I tak się wściekałem, że ta gra, którą nagrywam już drugi raz, się tną. A w drugiej, czyli w Howlinie, to jechałem za szybko i przyczepa mi odpadła. Dobra, zobaczymy, co mamy interesującego. O, bingo. Rockport, chemikalia to Thunder Bay. Jedziemy. Chciałem pozostałe, ale trudno. To jest najdroższy możliwy ładunek do mojego celu. Więc postanowiłem dzisiaj zrobić to wszystko od nowa. Jeszcze dzisiaj to co nie skończyłem zrobić, wrzucę na YouTube. Wszystko jeszcze dzisiaj nagrywam, czyli jeszcze Across America i Shadow 2. W zasadzie jeszcze dwa, tylko jeszcze dzisiaj tylko te dwie, które nie zdążyłem zrobić. Jeszcze w nocy będzie gotowe.
ale niestety... Nie będę te... tak się długo jedzie. Czekajcie, przybliżę mapę. Ja da radę. Ja nie będę tak zapierniczać się aż na drugi koniec Ameryki. Więc... Nie ma wyboru. Gdzieś tu kończymy. Gdzieś na zachód od St. Louis. Potem aż to... Aż długo jedzie. Nieważne. Jedziemy. Nie no, słuchajcie. Gdzieś tak... W połowie lipca... Będzie Euro Truck Simulator 2. Ale nie wiem, kiedy będzie wychodzić... American Truck Simulator. Bo dwie gry będzie mi przystąpić 4. Czyli miał na myśli... HBO Stay Across America, Howling i American Lock Howl, ale to jest dwójka, a to jest jedynka. Ale póki co będę mieć ETS-a dwójkę zamiast jedynki. A HBO Stay niech zostanie. Potrzebuję jeszcze części to kupić do komputera, ale żeby były takie najtańsze, ale najlepiej dobre. Gdybym miał szybszy sprzęt, to by już płynnie poszło. A co, wystarczy mi gdzieś tak góry ceniowy 3 GHz procesor. Wszystko pasuje, tylko żeby tak nie tnął, to muszę wymienić kartę graficzną oraz dorzucić ramu i dysk twardy. Resztę zostawię. Ej no, widzieliście jak napisałem na Facebooku? Poza tym nikt mnie nie ogląda, nikt tam mnie zagląda. Że gdy dowiedziałem się o premierze Windowsa 10, No to zmniejszyłem częstotliwość wrzucania odcinku co od trzech do 7 dni. Dlaczego? Wiemy, że do premiery tylko zostało jakieś 2 miesiące. A przez połowę wakacji mnie nie ma. Dostacie tylko tak na razie jedną czwartą część wakacji. Zostać pierwsze dwa tygodnie będę w obszyku. Jakieś miesiąc będę w domu. Bo nie będę pomagać ojcu wyremontować pokój. Na tydzień gdzie do Bieszczady pojedziemy, jak to przemówię. A potem przez tydzień w domu, bo musimy przygotować się do szkoły. Czyli trzeba mnie zapisać, podręczniki kupywać,
Nie no, po prostu ETS na dwójkę, to czuję, że za późno nagrywam. Po w dniu premiery, czyli miał na myśl, czyli 19 listopada 12 roku, miałem za słaby sprzęt, nawet nie ważyłem błagać się na kolanach o nowy porządny, bo po komputery o takich parametrach, które gra potrzebowała, były bardzo drogie, przynajmniej 1000 zł trzeba by kupić. Ale teraz prawie ponad 2,5 roku później, 2,5 nie wiem jak się mówi, 2,5 roku później komputery o takich parametrach jest tańsze. A te, które nie pasują, no to trzeba by to kupić. Dobra, żeby taka gra się nie tnęła, miał na myśli ETS-a dwójkę, będę mieć najlepiej na zalecanej, na zalecanych wymaganiach sprzętowych. Procesor mam, ale nie wiem czy dwurdzeniowy, czy czterorycyniowy. Ale tak naprawdę to chyba dwurdzeniowy. Pamięć RAM 4 giga oraz karta graficzna o pojemności 1 giga. Więc dlatego muszę te części kupić. A ostatnio przez weekend mnie nie ma, bo jutro jadę do Mietkowa na grilla. Wybaczcie, mam taki zmiskatoczony, że po prostu nie wiem. Na czym ja skończyłem? A ta. Więc chciałbym dorzucić przynajmniej 2 giga pamięci operacyjnej, czyli RAM. Dorzucić twardy dysk, bo powoli komputer się tnie. Oraz karta graficzna, ponieważ tego co ja wiem, przy minimalnej konfiguracji sprzętowej jest napisane, że potrzeba by przynajmniej 256 mega ramu karty graficznej. Ale tego co brat mi powiedział, że jeżeli będę mieć gry, które potrzebują taką samą pamięć, którą masz, albo i większą, no to prędzej czy później możesz sobie spalić kartę graficzną. Ale sprawdziłem i nic się nie stało. Najwyżej się dnie jak teraz, kurde. A ta gra potrzebuje przynajmniej 120 mega karty graficznej. A ja mam 256. Miałem na myśli American Long Haul, którym teraz oglądamy. A nie ETS-a dwójkę. Bo to co powiedziałem, to był ETS 2, który potrzebuje 256 megadam karty graficznej.
Nie no, co 2 dni wrzucamy odcinki. Sio. Jasny, no nie, gdzie jadę, no. Ja zaglądałem, gdzie są kury te chusteczki. O niemal nie doszłoby do wypadku. Chamstwo w państwie, kurde. Nagrywam jakieś niecałe 20 minut. Dobra, ale nuda. Puszczę jakąś nutkę. Jak zwykle, kurde. Nie no, chciałbym jakieś tam lepsze piosenki. Ale chciałbym zarobić na reklamach. To raz i dwa. Nie. Nie mogę, powtarzam, nie mogę puścić żadnych innych piosenek, bo mogę naruszyć prawa autorskie.
będzie mi. Czy taki hałas? Mały. Ale niestety następnego dnia po tamtym nagraniu, po tej części w sensie. Tylko zakazuje trąb. Więc to na mój raz jeszcze. Huh?
Dobra, tak więc kończymy, podjedziemy pod stację i kończymy Let's Play. Roger that, tall boy. I'm right on your back door. 10-4, and thanks for the comeback. Czego to za... Wiemy i to co powiedział na początku trasy, najbliższy jest na zachód od St. Louis. W ciągu 10 minut czasu realnego tam będziemy i kończymy, bo to jest moja maksymalna stawka. Dlaczego? Zobaczcie mi. Ciągle tak przerywa. Błagam, to będzie to. Ale po prostu. Ciągle mi przeszkadzają. Miałem parę spotkań. Więc sorry, ale będę tak
tyle razy dasz, żeby się ode mnie odwalili. Póki nagrywam. Sorry, jestem miękki jak SpongeBob. Możecie tak... uważać, ile chcecie. Ale prędzej czy później będę robił swoje. O.
Dobra, tak więc kończymy Let's Playa z Edwin Ostatni American Lockout, którym kończymy teraz Dallas Thunder Bay. Wybaczcie mi, że się ciągle tak się przerwało, ale powody są takie. Ciągle mi przeszkadzali, to raz. No i po drugie, byłem pojarany kierownicą. Dobrze, tak więc zapraszam na kolejne Let's Play'e z serii Edvio's Tale. I zapraszam na mój kanał oraz na moje konto na Facebooku. Tak więc trzymajcie się i żegnam.